Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Właśnie startuje elektryczna sobota. Ja już wyglądam prawie jak jakiś kosmita, ale ściągnę te okulary, żeby trochę lepiej wyglądać. Tutaj nasi wszyscy dzisiejsi goście. Zobaczymy, jak to będzie. Ja dzisiaj będę śmigał na tym pięknym oto rowerze, bo mówią, że jestem grubas i powinienem się zmęczyć. Cześć wszystkim, zaczynamy elektryczną sobotę numer 2. Filmy będą połączone, tak że będziecie mieli dwa razy sześć. Tutaj Michał właśnie zaczął nagrywać swój film. Nie zdążyłem włączyć kamery, ale generalnie rzecz biorąc tak to po prostu jest. Tu nasza ekipa. Proszę, nawet słoneczko piękne wyszło, to prawda. Tak, i tu ja jestem, to ja jestem, to ja, tutaj Hulaj Zbyszek. Po dokonaniu formalności, o których mówią elektryczni w swoim filmie, wybierasz sobie sprzęt, na którym będziesz jechał i będziesz miał wspaniałą zabawę. Zobaczcie, jak to wyglądało. Nieprzyzwyczajony jestem do przerzutek, musicie mi to wybaczyć, ale zaraz mam nadzieję, że opanuję temat i będzie wszystko dobrze. Czekamy na grupę. Czekam na was. I jak panu się jedzie na Motusie Pro 10 Sport 2021? To tak 13 będziemy jechać? Akumulator mu się skończył? No właśnie, ja też.
Dziękujemy. Mała przerwa, bo kierownik zmęczył się, nic dziwnego, na takich małych kółkach trudno się jeździć. No ładnie, ja mam 25. Machać nie, nie puszczam kierownicy nawet w rowerze. Na górę! Ach, chciałem go wziąć tutaj. Hulajka lepsza, bez dwóch zdań. Zajebiście, ale trochę trzeba się za nami namachać. Ale miałeś, jak się wyprzedzałeś? Poczek, co? Ile miałeś, jak się wyprzedzałeś? 25. Jesteśmy w słynnym miejscu, za mną powinna ukazać się syrenka, jest. Oczywiście jest to taki punkt zbiorczy dla wielu grup z pojazdami elektrycznymi. Mogą być to hulajnogi, rowery, monocykle i inne tego typu urządzenia. Więc miejsce zdobyte, nakręciłem się pedałami. O Jezu, powiem szczerze, że dużo trudniej niż na hulajnodze. Czyli kupisz sobie rower. Tylko to biegi zmieniam. Ja jadę taką trójka, czwórka. No ja wiem, ja tu też zmieniałem nieraz na słabsze wiesz, wspomaganie. Bo za szybko było. Ale mówię, no bo tu masz 5 do wyboru. No tak. Łatwiej jest ustalić prędkość. Zmiana roweru na Yobo Bike. Wcześniej było Himo Travel. Co jeszcze można powiedzieć? Tu mamy mniejsze koła, ale za to amortyzację. W Himo mieliśmy większe koła i amortyzację tylko z przodu, niestety, ale zobaczymy, co lepiej wyjdzie, tak? Zobaczymy! Ale ten ma większe opóźnienie i dłużej trzyma na tym. Yobo Bike. Ciekawy rower, duże, szerokie koła.
Motus 110 w terenie. I z powrotem wróciliśmy pod sklep elektryczny w Warszawie. Przejażdżka zakończona, super, naprawdę super jeździ się na elektrycznym rowerze. Więc myślę, że to może być w przyszłości też mój transport. Niestety nie jeździ się tak szybko jak na hulajnodze, ale doznania i efekty są fajne. Trochę musimy się więcej namęczyć, ale jest naprawdę, naprawdę spoko. Więc jeżeli film się podobał, zalajkujcie, łapka w górę. Oczywiście, jeżeli nie, łapka w dół. Pozdrawiam Was, hulaj Zbyszek.